Dzień dobry, niech pan powie, panie trenerze, jak dzisiejszy mecz? Dzień dobry, witam wszystkich. No wiedziałem, że dzisiaj Lotnik przyjedzie do nas tutaj pokazać się z jak najlepszej strony, ponieważ potrzebują punktów, bo tak jak wszyscy chcą grać w czwartej lidze. Ale w pierwszej połowie niestety zabrakło nam tego, co my rozmawialiśmy sobie na odprawie, że trzeba zacząć bardzo szybko, mieliśmy dwie sytuacje i trzeba było to wykorzystać. Potem oni dostali wiatr w żagle, pozwoliliśmy im pomyśleć o tym, że oni mogą wywieźć tutaj 3 punkty z Osiecznicy na naszym terenie. I mimo wszystko wychodziliśmy na to prowadzenie na 2-1. Później taki, tak jak pogoda, bramkarz został pod pachą, niestety, ale my też mogliśmy taką bramkę też dzisiaj strzelić. Mieliśmy jeszcze dwie klarowne sytuacje, ale ja uważam, że ten punkt mimo wszystko jest zasłużony dla obu drużyn. Dobrze, panie trenerze, mecz dramatyczny, ale punkty podzielone, prawda? Natomiast jak pan ocenia sezon tegoroczny? No bo praktycznie pół rundy już jest rozegrane i dobre miejsce macie. No, ja na tą tabelę całkowicie nie patrzę, ponieważ ja się uczę tej ligi. Jest ona wyrównana, tutaj ostatnie, przedostatnie miejsce może zremisować jeden punkt, nawet 3. Czy też mieli dobre sytuacje z Osiecznicy, więc tutaj każdy mecz jest wyrównany. Ja się cieszę, ponieważ my się dużo uczymy. Miejsce w tabeli jest jakie jest, każdy to przecież wie, ja nie muszę o tym przypominać. Ale we wtorek zaczynamy treningi w kolejnym mikrocyklu, do kolejnego spotkania. To jest dopiero połowa, tak jak pan powiedział, 10. spotkanie, ale miejsce bralibyśmy w ciemno. Jasne. Jako Beniaminek. Co by pan swoim zawodnikom chciał życzyć? No pan jest również grającym trenerem. Tak, dzisiaj wszedłem, myślałem, że pomogę drużynie, ale mało brakowało na tą zwycięską bramkę. Życzę im tego, żeby byli jak najdłużej zdrowi, bo sezon jest długi, mamy kadrę 21 osób, już 2 kontuzje, już jakaś pauza za kartki, więc tylko i wyłącznie zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo zresztą sobie poradzimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.